Witaj, a czy ty masz już nasze książki w szamańskim świecie część pierwszą lub może w szamańskim świecie część drugą, a może książka z przepisami, kuchnia roślinna? Po więcej szczegółów zajrzyj do opisu filmu, znajdziesz tam też inne ciekawe rzeczy, jak na przykład różnego rodzaju szkolenia wideo. Witam was, dzisiaj kolejny filmik z kolejnymi pytania do diety mięsnej karniwora. Także od razu sobie wskakujemy, bo tego dalej nie ubyło, dalej jest tego masa, także od razu wskakujemy, lecimy, żeby po prostu nie tracić czasu, bo chcielibyśmy to po prostu sobie zrobić, przerobić, żebyście w końcu mogli uzyskać odpowiedzi na pytania, ponieważ wiele osób już naprawdę bardzo długo czeka. Ja tutaj mam komentarz na przykład z czerwca jeszcze. To już troszeczkę czasu temu było. Dobra, także lecimy. Mówisz, że używasz masło klarowane, ale jak się ma masło klarowane kontra olej kokosowy? Ale w tym kierunku, którym używasz masła klarowanego oraz powiedziałbyś obszerniej, jak go używasz i po co, oprócz oczywiście tego, iż muszk, serce potrzebują tłuszczy. O maśle klarowanym, moi drodzy, był robiony filmik osobny, także wystarczy teraz, że sobie wpiszecie masło klarowane szaman i on powinien wam wyskoczyć, ponieważ to już jakiś czas temu robiłem, może z 2 lata temu, 2,5 roku temu ten film, nawet pokazałem, jak można je sobie samemu zrobić w domu. Bardzo prosta metoda w sumie, gdzie możecie sobie takie coś wykonać, ponieważ masło... Dobre masło można kupić byle gdzie, jeszcze od jakichś rolników znaleźć. Jednak to jest zwykłe masło, ale z tego masła można zrobić sobie masło klarowane. I gdzie go używam? Do wszystkiego. Na przykład gdzieś coś smażę, czasami troszeczkę rozpuszczę, nawet i po jakiejś sałatce. Jak robiłem sobie jakąś sałatkę z ziół, rozpuściłem trochę i polałem to, po prostu to zjadłem. Tak jak to jest z tym tłuszczem. Bardzo smaczne. Mi to na przykład smakuje. Jest to naprawdę dobra rzecz. Olej kokosowy to samo, też jest dobra rzecz. Potrzebujemy różnych tłuszczy. Nie jest tak, że my tylko na jednym tłuszczu musimy bazować i koniec. Nie, różne tłuszcze różnie oddziałują na ludzi. Jednak zawsze najważniejsze obserwować swój organizm. Takie pytanie. Jeśli cukier w owocach jest taki zły, to dlaczego na terapii Gersona uzdrowiło się z raka tyle osób? Może jednak ten cukier z owoców go nie odżywia. A jeśli chodzi o białko od zwierzęce, to T-Colin Campbell przez wiele lat badał jego wpływ na rozwój raka i zmieniając tylko jeden składnik diety, mógł dosłownie włączyć i wyłączać rozwój nowotworu. Więc może jednak rodzaj przyjmowanego białka ma znaczenie. To takie moje luźne przemyślenia. Po pierwsze. Post Daniela, czy właśnie tego Gersona i tak dalej, to jest post, to nie jest dieta ogólnie. Tutaj organizm się za bardzo nie buduje na tym. Tutaj cały czas po prostu usuwamy z naszego organizmu pewne rzeczy. Druga rzecz, w czasie, kiedy żył Gerson, kiedy to było jeszcze stosowane, mieliśmy inne owoce. To nie są te same owoce, które teraz, dzisiaj są. Jest wiele badań, które pokazują, że w tym momencie w owocach już niekiedy nawet nie ma nic. Nawet nie ma witaminy C. One są do takiego stopnia już zużyte, zepsute, zmodyfikowane, że tam już praktycznie nie ma nic. Naprawdę ciężki temat, jeżeli chodzi o to, jest to tragiczne, czego ja sam zresztą sam doświadczyłem, ponieważ tak jak wam już mówiłem, będąc w momentach, kiedy miałem bardzo dużo owoców w swojej diecie, to mi brakowało witaminy C, ja musiałem witaminę C zacząć suplementować, bo mi zaczynały dziąsła kwawić, szkorbut się zaczynał rozwijać na samych owocach. I gdzie teraz ta witamina C? Takich kupnych oczywiście, bo tutaj jak miałem swoje z ogrodu, to jest inna bajka. Jednak nie mam ich aż takich ilości jeszcze, żeby móc cały czas na nich żyć. Aż tyle ich nie mamy też. Także tu był wielki problem, jeżeli chodzi o to. Jeżeli teraz chodzi jeszcze o zwierzęce białka,
Zależy, jakie mięso się używa. To już też mówiłem. Na przykład wieprzowina. Dużo omega-6 w środku. Omega-6 działa prozapalnie. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli ktoś będzie cały czas stosował wieprzowinę, że może rzeczywiście rozwinąć się jakiś nowotwór. Wcale bym się nie zdziwił. Omega-6 jest silnie prozapalne. My go potrzebujemy, ale taki mały ułamek. I do tego potrzebujemy dwa razy więcej omega-3. Jeżeli teraz tego omega-3 nie będzie, ponieważ będzie ktoś jadł samą wieprzowinę, to będzie pupa blada, jak to się mówi. Z tego, bo skąd te omega-3 teraz się weźmie? Nie ma go. Są złe proporcje. To samo, jeżeli chodzi o drób. O drobiu wam też robiłem film. Tu można nawet umrzeć, jeżeli będziemy tylko i wyłącznie drób jeść. On jest A, za chudy, B, posiada też za dużo omega-6 w sobie, które również jest prozapalne. Także jak najbardziej, jeżeli to było badane właśnie pod tymi mięsami, to się wcale nie dziwię, że ten pan potrafił włączać i wyłączać nowotwór. Ponieważ samym właśnie tym omega-6 już można zrobić naprawdę sobie poważną krzywdę w organizmie. Ja na to musiałem na przykład bardzo uważać przy łuszczycy. Wystarczyło, że coś zjadłem, gdzie było za dużo omega-6 i już były problemy. Orzechy włoskie to samo. Omega-6, bardzo dużo jest w środku tam. Dlatego garstka nie więcej powinno się zjeść na dzień. I zawsze pamiętać, żeby to zrównoważyć omega-3. Omega-3 macie w makadamia, bodajże w orzechach. Ale one są, no niestety, ale wcale nie należą do tanich. Także można tak równoważyć. Dlatego omega-3 jest ważny. I tu właśnie można go sobie, zjem orzechy, no to na przykład wypadałoby zjeść coś, gdzie jest omega-3 teraz w środku. Na przykład jest alg, można je też pozyskać z niektórych, można z suplementu pozyskać te omega-3, można na przykład z wołowiny, można z ryby go pozyskać i tak dalej, i tak dalej. Siemię lniane na przykład, jednak tu trzeba szybko działać, wytłoczyć i od razu używać, nie za długo, bo to też ucieknie i nie będzie, będzie niedobrze jak ucieknie. Dobra, lecimy dalej. Super tak trzymać. Ja jestem na keto od 2 lat, a byłam wege i czuję się super. Wcześniej musiałam 10 razy na dzień spożywać jakieś posiłki. Teraz jem 1 raz na dzień, może 2 i tyle. Mam święty spokój. Wiecie co, co do tego jedzenia, to ja już kilka razy słyszałem rzeczywiście o tym, o tych ilościach tego na roślinnym pożywieniu. Jednak to też się troszeczkę tyczy tego, co my tak właściwie jemy? Czy my jemy dobre rzeczy, czy my jemy takie badziewia jakieś? Bo ja na przykład zauważyłem, że ja na diecie roślinnej też nie obżerałem się kilka razy dziennie. Robiłem sobie przeważnie gdzieś koło 12, tak zawsze widzieliście, szejka takiego z roślin, ziół jadalnych, ziół takich z własnego pola, nawet i w zimie, ponieważ suszę je sobie i mam zawsze wysuszone. I te wysuszone też włożę do blendera z wodą i jak je zmiksuję, to one są jak świeże. Także zawsze te zioła, kiszonki i czasami jakieś tam jabłko do smaku wrzuciłem, czy jakieś inne owoce, jakieś jagody, różne rzeczy, można kombinacji robić wiele. I to po prostu tak sobie piłem. To mnie zawsze trzymało bez problemu do 18. O 18 dopiero zacząłem jeść jak coś innego. I tam na przykład jadłem chlebek lniany z jakimś właśnie tłuszczem. Nawet i te masło klarowane by to mogło być, robiłem sobie jakiś majonez swój do tego, czy jakąś pastę sobie zrobiłem z różnych warzyw, czasami z awokado. Teraz awokado już nie chcę, bo tam jak mierzyłem tym miernikiem, to podziękowałem za awokado. Ja nie byłem taki głodny. Faktem jest fakt, że co zauważyłem jednak innego, u osób, które jedzą na przykład chleb, ziemniaki i tak dalej. Te osoby rzeczywiście muszą dużo tego zjeść. Są za duże wahania cukru w tym i tam insulina się co chwilę włącza, wyłącza, włącza, wyłącza i to nie będzie nic dobrego, bo za każdym razem, kiedy to spada na dół, ten cukier, to już się włącza głód. Dlatego ja uważałem, żeby mieć tą dietę niskowęglowodanową i utrzymywać ten jeden poziom i wtedy było wszystko fajnie i pięknie. Nie skakało mi to, nie miałem takich głodów, problemów z tym. Z tym miała żona problemy, ponieważ ona zawsze lubiła też jakieś słodsze rzeczy, ona zawsze miała więcej, czy nawet i tych owoców i tak dalej w tym wszystkim i u niej rzeczywiście no, czasami zauważała, że jak zjadła to za dużo na przykład czegoś słodkiego, jakiegoś banana czy coś, to za chwilę już była głodna znowu.
No właśnie, no i to jest ten problem tego wszystkiego. Co zauważyłem, to jest, że na pewno trzeba było więcej razy chodzić do toalety na diecie takiej typowo roślinnej, ponieważ jednak tego błonnika, tych odpadów, które my nie potrafimy zużyć, jest tam więcej. Ponieważ my nie mamy bakterii Firmicutes, tak jak ma to goryl w swoim jelicie, i my nie wyciągamy energii z błonnika. Stąd goryl jest też taki silny, bo on wyciągnie sobie energię z błonnika. I można powiedzieć, on żyje na weganizmie, bo jest napakowany i ma siłę. No tylko on ma inne bakterie w jelicie niż my mamy. I my tak na pewno nie będziemy wyglądać. I to jest ten problem właśnie z tym wszystkim. I my, ten błonnik, no niestety, ale on ląduje w kibelku cały czas. I tu jest fakt, że tego było rzeczywiście dużo, dużo więcej. Bo jak teraz tak sobie siedzę już na tym karniworze, i to dzisiaj chyba będzie już tak praktycznie miesiąc, powoli mijał. Jeśli to tam mam w kalendarzu, no to faktem jest fakt, że rzeczywiście no dużo, dużo mniej jest tego. Jeden raz na dzień, gdzie czasami musiałem dwa, nawet trzy iść. Jest rzeczywiście, jest różnica. Nie można powiedzieć. A jak długo Monika była na diecie owocowej? Jak długo czuła się dobrze? Po jakim czasie zaczęła zauważać negatywne skutki? Pozdrawiam serdecznie, Iwona. Z tego co pamiętam, to ona była gdzieś jakieś 6-7 miesięcy na takiej czysto owocowej diecie. Bo wcześniej też miała więcej takich ziół jadalnych i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie to tak bezzwierzęco ona się odżywiała. Gdzieś tak ponad 2 lata chyba. No to by tak często było, bo właśnie bardzo często się mówi, że 2 lata wytrzymiesz na weganizmie, bo później zaczynają się kończyć różnego rodzaju już zapasy, które były, no i może się pojawiać problem z tym czy z owym i tak dalej. No i właśnie u niej tutaj po tych 2 latach ponad zaczęło się coś tam zmieniać. Takiej, mówię, ścisłej, 100% wegańskiej, bo wcześniej miała tam jakieś masło klarowane jeszcze, czasami gdzieś tam się napotkał jeszcze jakiś kawałek mięsa, ale takiej ścisłej, gdzie już nic absolutnie nie użyła zwierzęcego, to 2 lata miała ponad. Może być, że nawet będzie to 2,5. Nie jestem do końca tego taki pewny, ale wiem, że na 100% między 2 a 3 lata była całkowicie taka 100% wege, że tak powiem. No i 6-7 miesięcy na owocowej, to była właśnie ta końcówka, gdzie to się później wszystko rypło u niej. No i później zaczęły właśnie przychodzić takie negatywne skutki, choć już nawet wcześniej zauważyła na tej diecie właśnie roślinnej, że miała cały czas problemy z wzdętym brzuchem. To jest swoją drogą SIBO. Tutaj jednak u niej ta dieta typowo SIBO nie zadziałała. Jest więcej osób, u których ona nie zadziała. I tu właśnie bardzo fajnie wyeliminował to właśnie karniwor, no bo tam nie ma błonnika, nie ma nic, w tym nie miało co tam za bardzo się fermentować i przestał się brzuch pompować, że tak powiem. Ciekawe, czy sprawdziłby się tutaj jakiś klucz, na przykład grupa krwi. Czy część z nas była rolnikami, pasterzami, myśliwymi i skąd organizmy mają swoje preferencje? Na pewno obecnie jeszcze chemia miesza z pożywienia rozlewana na polach. Tak, no to też o tym, no sama grupa krwi, nie wiem, do końca nie jestem przekonany, bo ja swojej do końca nie znam, ona też swojej nie za bardzo zna, także nie wiemy nawet, jaką mamy grupę krwi. Nie jest nam to w sumie do niczego potrzebne, nie zamierzamy tego tematu drążyć dalej, ponieważ na nic mi to nie jest potrzebne. I tutaj właśnie część była rolnikami, pasterzami, myśliwymi. Tak, i to jest właśnie o to, co już mówiłem wcześniej też, patrzeć na swoje generacje, skąd pochodziły. Na przykład ileś tam generacji żyłeś przy morzu jako rybak, wiadomo, że będziesz idealnie funkcjonować na rybach. Mieszkała twoja rodzina ileś generacji w dżungli, odżywiała się głównie roślinnie, na przykład tam dużo owoców, warzyw, korzeni różnego rodzaju, ziół jadalnych i tak dalej, to będziesz na tym idealnie funkcjonować. To jest właśnie takie typowe, nie? Także tutaj można się częściowo z tym zgodzić. Na ile ta krew do tego ma? Nie wiem. Lubiłem ten kanał, ale po tym, co tu słucham i czytam w odpowiedzi na komentarze, to mocno zwątpiłem. Lubiłem pana, ale po tym, co tu właśnie czytam, to mocno zwątpiłem, ponieważ jest pan w tym momencie samolubem, straszliwym samolubem.
egoistycznie, nawet troszeczkę można w tym momencie powiedzieć, ponieważ z tego co tak widzę, to albo pomimo, że już mnie ta platforma tutaj próbuje mi usta zamknąć, to takie osoby właśnie też próbują ci zamknąć usta, ponieważ uważają, że to nie pasuje do ich pięknego świata. I oni tego nie chcą widzieć. To jest taka typowa osoba. Także woli tego nie oglądać. Jak najbardziej twój wybór. Mi na pewno nie zależy tutaj na tym, że nie musisz tutaj siedzieć. Przecież nie trzymam ci niczego przy głowie i cię nie zmuszam, żebyś mnie tutaj oglądał. Jednak egoistyczne podejście jest to z tej strony, ponieważ są osoby, które ciężko chorują i które przeszły na weganizm i które jeszcze bardziej się pochorowały. Albo wcale im nie pomogło. I co? I teraz te osoby mają tutaj dalej siedzieć w niewiedzy i nie wiedzieć, że istnieje jakaś inna dieta, która może im pomóc? Bo tobie to nie pasuje do twojego świętego świata. Na czysty rozum, czy to nie jest egoistyczne podejście w tym momencie? Bo dla mnie to jest bardzo egoistyczne pojęcie. Tyle w tym temacie, jeżeli o to powiem, ponieważ informacja jest po to, żeby ona szła w świat. I ona dociera do tych, co to potrzebują, ponieważ kto szuka, ten znajdzie. Nie jest tak, że wszystko załatwi pole morficzne i wszystko z góry nam spadnie samemu. Nie, czasami są pewne wskazówki w twoim życiu, no, potrzebne, że potrzebujesz na przykład coś, żeby ci coś gdzieś, coś mrygło przed oczami, ktoś ci coś tylko napunknie i nagle pyk, zapala się żarówka, hej, ale czekaj, to może mi pomóc. I ja nie mam zamiaru sobie dać zamykać ust i po prostu, co mogę, to powiem. I tyle w tym temacie. Jak dla mnie to jest wasz najlepszy film. No proszę, mamy jaki kontrast. Nie? I te komentarze jeszcze szły pod rząd. No, tego samego dnia też. 5-7, 5-7. No, no proszę bardzo. A to było. No, nawet czas się zgadza praktycznie. Jeden za drugim. Jeden pisze, że taki paskudny film, już nie będzie oglądać kanału. A drugi pisze, jak dla mnie to jest wasz najlepszy film. Brawo za ten materiał. Nie znalazłem dotąd tak szczerego i ważnego głosu z przestrzeni publicznej na ten temat. Moja partnerka i ja zaliczyliśmy oboje, niezależnie od siebie, właśnie taki upadek zdrowia. A miało być tak pięknie. Na szczęście refleks natury zadziałał u nas w porę i po 2 latach dochodzenia do siebie po porzuceniu świętych diet udało nam się doczekać zdrowego potomka. Wcześniej nie działała żadna metoda. No właśnie, taki typowy przykład tego wszystkiego. Co może być, jeżeli jesteśmy na złej diecie, niestety? Mięso może wpływać na agresję, gdyż zjadamy energię cierpiących zwierząt. To jest informacja. Też dużo ludzi jest agresywna od cukru, lub od nadługiego. lub od nagłego jego braku. Rzeczywiście zauważyłam, to chyba miało być zauważyłam, również takie zachowania u tej pani i nawet ostro mi się oberwało, gdy napisałam, że gdy przestałam jeść mięso, to pozbyłam się mocnej anemii. Atak był ogromny. Niektórzy też się wściekają, gdy chcą przejść na daną dietę, ale nie są jeszcze na to gotowi i robią coś na siłę. Różnie bywa. Tak, dlatego ja zawsze mówię, nim zjesz posiłek, pobłogosław go. To jest chyba jedno z najważniejszych rzeczy. Jak tego nie zrobisz, to rzeczywiście będziesz zjadać energię cierpiących zwierząt i tak dalej. Po to właśnie są te błogosławieństwa posiłków, jedzenia, wody. Wszystko się powinno robić, żeby tą energię rozbroić. Ale my cały czas o tym zapominamy. My to zrobimy raz. Wigilię. Siadają wszyscy do kolacji, modlą się, dziękują za życie. A gdzie cała reszta roku? Jecie tylko raz w roku? Co jest z wami, ludzie?
No kurczę, kiedyś robiło się to non-stop. Na nic czasu już dzisiaj nie mamy. Ale pójść biegać po różnych przychodniach i szukać pomocy, wydawać miliony, to tak. Ale tych 2-3 minut, żeby podziękować za posiłek, pobłogosławić go? Nie mam czasu. Bo muszę iść do pracy. Zarobić na to, żeby wydać te pieniądze na lekarstwa i na przychodnie później. No. Albo na miliony na suplementy, żeby wrócić do zdrowia. No. Typowe, nie? Mądrość ludzka nie zna granic. Ja też kiedyś byłem 7 lat na weganizmie. Niedokrwistość, zmiany w kościach. Także mnie też nie posłużyło. Sorry, że tak czasami, ale jak patrzę, tu mam doświetlenie z flesza i później widzę same gwiazdki w oczach. Także mnie też nie posłużyło. Choć przez długi czas czułam się dobrze. Jesteście super. Pozdrawiam was serdecznie. NG. No właśnie. Tutaj mamy kolejny przykład, ale tutaj dopiero, moi drodzy, po 7 latach się coś popsuło. Jak oglądasz to, to napisz mi, czy wcześniej nie miałeś jakichś objawów, już na przykład po 2 latach, że coś się działo, coś, jakieś małe rzeczy. To nie muszą być jakieś wielkie skoki, ale gdzieś jakieś małe sygnały alarmowe już powinny być z organizmu, że coś jest nie tak, że coś nie zadziałało, że coś gdzieś, jakiś problem się robi. Organizm daje wcześniej takie znaki. I to mnie właśnie interesowało, czy to po 7 latach tak, o, nagle, pach, wszystko runęło, czy po 7 latach już było aż tak źle, że trzeba było się wycofać z tego. To jest takie ważne pytanie w sumie dla mnie, dla mnie samego. Jakbyś mogła i to oglądasz, to napisz to jeszcze troszeczkę do mnie. Takie małe moje ciekawe pytanko. Dobra. Ja jestem 27 lat bezmięsna, od kilku lat w 90% surowa, a moje wyniki po kilku latach idealne. Cukier super niski, żadnych niedoborów, wątroba lepsza jak niemowlaka. Żadnych zapaleń, tarczyca, cholesterol, trójglicerydy, super weganisto. Żadna dieta jak można... Weganisto? Żadna dieta jak można mieć niedokrwistość. Musiałaś jakieś błędy popełniać i tłuszczu nie jeść. Ja mam poziom żelaza idealny. To mi się wydaje, że to chyba miałoby do kogoś innego komentarz odpisany. Jednak tutaj znowu mamy przykład. Tego wam mówię. Obserwujcie, słuchajcie swojego organizmu. Patrzcie na to. Ta pani jest 27 lat bez mięsa. Nawet kilka lat w 90% na surowym. U niej zdrowie jest wszystko idealne. Dlatego mówię, to jest ważne, żeby obserwować. Ja też zawsze zacząłbym od weganizmu zmianę mojego pożywienia. Ale jeżeli zauważę, i tak też zrobiłem, co mi pomogło też wejść z wielu różnych schorzeń, które miałem. Ale nie każdy z nas tak samo zareaguje, ponieważ jest wiele osób, u których to nie pomoże i nie wyjdą z tego. I oni będą potrzebować innej diety. Są też osoby, które były zdrowe, tak jak na przykład żona, no ona tam miała swoje tam różne małe niedolegliwości, ale jednak nie miała aż takich wielkich, ciężkich rzeczy, które ja miałem, bo ja tam musiałem się stoczyć parę takich potężnych, można powiedzieć, boi, żeby z powrotem do zdrowia wrócić. Pomimo, że jestem 22 lata młodszy od niej, to byłem bardziej rozkwaszony niż ona, że tak powiem. I mnie weganizm postawił na nogi. Ją też postawił na nogi. Jednak po 2 latach u niej nagle coś po ponad 2 latach, no, prawie, że powiedzmy 3 nawet, nagle coś pykło, poszło nie tak. Każdy z nas jest inny niestety i nie da się tego wrzucić w jeden wór i powiedzieć, a tak i tak. Witaj, dziękuję za bardzo ciekawe filmiki i to, że doświadczacie dla siebie, bo szukanie optimum, ale też, aby przekazując nam informacje, chcecie być prawdziwi z własnych doświadczeń. Szacun. Pytania. Jak żona radzi sobie z dużą ilością białka na co dzień? Wspomniałeś, że je 0,5 kg mięsa dziennie. Może, że to uzależnione jest od trybu życia, że też od ciężkiej pracy nada się. A czy żona na pewno spala te białko w pełni,
Żona mówi, że jeszcze do tego dostarcza różne inne tłuszcze, które są dla niej ważne, a przecież tłuszcze to też dużo energii posiadają. Tak jak mówiłem ostatnio, z wiekiem absorpcja białka się niestety zmniejsza. Im będziesz starszy, tym będziesz potrzebować więcej białka, żeby w ogóle przyswoić swoją ilość. Druga sprawa to jest rzeczywiście praca. Jeżeli ma więcej pracy, to po prostu będzie też i więcej jeść. Na ten moment, kiedy pracujemy razem w ogrodzie jeszcze i jest jeszcze troszeczkę takich więcej dni takich roboczych, gdzie ja ten też dach wymieniałem cały teraz ostatnio i tak dalej, i tak dalej. Więcej cięższej pracy, to też musiałem więcej zjeść. To jest fakt. Jeżeli ona cięższej pracuje w ogrodzie, to czasami zje nawet i 1,5-2 kg mięsa na dzień. Bez problemu. I nie ma z tym tutaj jakichś większych kłopotów. Tłuszcz też jest potrzebny. Białko buduje. Tłuszcz jest głównie taką energią. Do tego wszystkiego, tak do tego można podejść. Wspominasz we wcześniejszych filmikach o lektynach, solaninach, kwacie fitynowym. Zrób proszę filmik, w którym wyjaśniłbyś te zagadnienia, podając też w czym one się znajdują i jak wspominasz metody obróbki ich, na co zwracać uwagę, jakie objawy mogą zaistnieć w ciele z ich nadmiarów. Nie wiem, czy zrobię o tym do końca film, ale na pewno się to pojawi, te zagadnienia w książce po prostu. Prawdopodobnie będzie to osobna książka dotycząca tematu typowo karniwora. Mi się wydaje, że tam po prostu wszystko do tego wyjdzie. Do tego, ponieważ nie będę chyba tego mieszać rzeczywiście w tą zwykłą książkę, ponieważ tam kiedyś dałem wam taką ankietę i dużo z was jednak wolało, żeby to było osobno. No to po prostu będzie prawdopodobnie to inna osobna książka dotycząca tego tematu i tam właśnie takie rzeczy po prostu wrzucimy. A gdzie to się znajduje? Praktycznie we wszystkich warzywach, ziołach nadalnych też niektóre są, na przykład szczaw, maszczawiany. Sama nazwa już mówi, rabarbar, tam też macie szczawiany, solaniny macie na przykład w ziemniakach, pomidorach, tego typu rzeczach. Różne ciekawe rzeczy, ale to wszystko opiszemy chyba tam bardziej, lepiej, żeby to miało to ręce, nogi. Często słyszę od osób, które siedzą w świecie olejów świeżo wyciskanych z dobrych surowców, żeby nie obawiać się spożywania ich większej ilości, że to nieprawda, że po olejach roślinnych się człowiek tuczy, więc odwrotnie oleje wyszczuplają. A jak to się ma do tłuszczy zwierzęcych typu smalec gęsi, kaczki, świnki i tak dalej? Czy zwierzęce działają inaczej? Czy masz doświadczenia, wiedzę w tym temacie? No nie wiem, ja po roślinnych tłuszczach nie mogę za dużo z nich zjeść. Ja z nich korzystałem, ale z umiarem, bo jak ich za dużo zaczynam jeść, to już miałem pewne problemy tutaj z tym, które się pojawiały. Pierwszy to na przykład bardzo mocno przetłuszczone włosy, ponieważ mi ten olej wypychało. To samo zresztą stało się u kotów moich, gdzie jak im polewam smalcem, na przykład jedzonko, to wcinają, sierść jest idealnie, aż się świeci gęsim oczywiście smalcem. A raz mi wyskoczył właśnie ten korek z oleju lnianego z tego i nalało się go troszeczkę więcej. Te koty wyglądały tragicznie następnego dnia. Ich futro było aż tak, aż sklejone od tego tłuszczu. To samo działo się z moimi włosami tutaj właśnie, jeżeli przegiąłem właśnie z tymi olejami. No, z drugiej strony, ja miałem taki moment, też ten film, w którym wam też robiłem, jak schudłem 35 kg. No, jak schudłem 35 kilo, taki filmik właśnie, gdzie było też zdjęcia, były jak wyglądałem taki puf, wcześniej i właśnie potem, to było takie typowe keto, jednak ja tam robiłem całkiem coś innego, ponieważ ja tam praktycznie cały dzień podjadałem sobie smalec, takie jeszcze świnki na dodatek, świński smalec ze skwarkami i po prostu tak łyżką pojadłem, po prostu przechodziłem, a dobra łyżka, pyk, to ust i poszedłem dalej. Sam, bez niczego innego. Nie miałem żadnych problemów z tym. Organizm funkcjonował idealnie. Okej, z wagi leciałem, no fakt, bo to się zużywało. To było naprawdę takie keto ekstremalne. Jednak nie zauważyłem żadnych negatywnych innych efektów tego wszystkiego. Wręcz przeciwnie, czułem się wyśmienicie. Nie dałbym rady na przykład tyle oleju lnianego wypić.
I tego bym też nie radził, bo tu wyszły też i skutki uboczne tego. Ja ten film chyba jeszcze nie wysłałem, ale jest takie co jeszcze. Są były skutki uboczne, które dostałem po oleju lnianym w za dużych ilościach. Muszę ten film odkopać gdzieś, bo mam go gdzieś przygotowany, jak 50 innych filmów i wypadałoby go znaleźć. Jakie objawy mogą wystąpić przy nadmiarze spożywania tłuszczy? Wiem, że na przykład częsty kibelek lub stolec rzadki, co jeszcze? Czystka czasami może tego nie wytrzymać, jeżeli będzie za dużo tego wszystkiego. Pojawiają się biegunki tłuszczowe, takie typowe. To już jest problem właśnie wtedy z czystką. Ale tak jak mówię, ze wszystkim umiar, chociaż ja czasami robiłem ekstremalny test, tak jak z tym smalcem, i u mnie to na przykład dobrze się skończyło i bardzo dobrze organizm na to reagował. Jednak umiar to jest takie ważne pojęcie w tym wszystkim. Jedz z umiarem, bo co za dużo, to niezdrowo, to nawet świnia nie pogryzie, jak to się kiedyś mówiło. Dobra, moi drodzy, kończę, bo znowu przeciągnę, nie chcę przeciągnąć, żeby nie było znowu za długie. Także tyle na dziś. Życzę Wam miłej niedzieli, także trzymajcie się. Hej!